Witajcie serdecznie, szanowni widzowie! Nie kto inny, wasz Lemi. I dzisiaj NBA Live 18. Kochani, demo co prawda, tylko nie pełna wersja jeszcze. Ale możemy wypróbować ten tytuł. Ostatni NBA, jaki się zagrywałem tak na poważnie, to był NBA Live 10, tam mam platynę. No i te wcześniejsze również, które mi dość pasowały. To była moja jedna z lepszych, więcej ogrywanych serii. Chyba tylko NHL był bardziej ogrywany, FIFA mniej niż NBA, bo takim większym fanem jednak jestem tych sportów za oceanem. Więc NBA Live 18, taki powrót. Wiecie co, z tym NBA to jest różnie. NBA 11, pamiętacie, nie mieliśmy. Tam jakieś demo tylko wyszło pokraczne. 12 chyba też nie, 13 chyba też nie było, dobrze mówię? I 14 dopiero wyszło, tak? Dobrze mówię? Jakoś tak. Tak czy siak, słuchajcie, NBA kuleje strasznie. No i teraz próbują wrócić do łask. Mamy dwa demka do ściągnięcia na PlayStation Store. Mamy NBA Live 18 i NBA 2K18, który też również wypróbujemy za chwilkę sobie, w następnym odcinku na kanale. Więc tak, moi mili, zagramy sobie, żeby było jasne, Play Now zagramy, tak? Zagramy, tak, NBA meczyk. Można go zagrać, ale jest jeden haczyk. Trzeba go odblokować, trzeba przejść w tym... Teraz to wam wytłumaczę. Mamy coś takiego jak The One, to jest coś w stylu kariery naszego zawodnika, jakiś tam gram, jakieś mecze, wiecie co, najpierw jakiś streetball, basketball, tak? Później, bo nie wiem, może jakiś mecz NBA, będą, nie wiem, wszystko powiedzieć. Musimy przejść chapter drugi. Ja jestem już na chapterze trzecim, więc jak mam chapter drugi już rozegrany, wtedy mogę włączyć sobie play now i mogę zagrać sobie jakiś meczyk NBA. To zrobimy. Kwarta jest ustawiona na 5 minut, poziom jakiś chyba pro tam, ja jestem, wiecie, kulawy strasznie w tego NBA. I teraz tak, Cleveland Cavaliers mogę wybrać albo Golden State Warriors, więc... No, weźmy sobie LeBronem, zagrajmy. Zagrajmy sobie LeBronem. Tutaj chyba wszystko tak zostawimy, jak jest. Coaching options. Zobaczmy, co coaching options nam powie. Ball pressure auto. Ja bym chciał, żeby zmiany były auto, ale... A, to jest offense. Balance. Nic mi to nie mówi. No właśnie, jest pro. Kamera z action, bo tutaj nie mogę czasu zmienić, wiecie, mogę tylko oczywiście poziom zmienić, ale poziomu nie będę zmieniał, bo będę kaleczył. Więc okej, tip off, zacznijmy w takim razie gierkę. Powiem wam tak, troszeczkę pograłem tamtą karierę jakby, tak, coś w tym stylu i graficznie wygląda to bardzo poprawnie, jest okej, jest przyjemnie, bardzo mi się to podoba, natomiast no, te poruszanie się zawodników, motion capture, jak EA Sports, zawsze ten motion capture miała taki dosyć konkretny. Tak w tym NBA wydaje mi się, że kuleje. Ale znawcą nie jestem koszykówki takim wielkim. Być może, słuchajcie, to wygląda tak, jak powinno wyglądać. No nie wiem, zobaczmy, słuchajcie. Pierwszy raz odpalam meczyk. Jakieś wejście tu mamy, ale wiecie co, no myślałem, że to jakaś zapowiedź będzie zawodników w takim stylu, a tu jakaś muzyczka tania przygrywa. I zawodnicy wchodzą, ale tak mówiłem. Graficznie to wygląda całkiem fajnie. Ale kurczę, poruszanie się zawodników jest takie sobie. No wyskoczmy. O, mamy piłeczkę. Wydaje mi się, że oni jakoś dziwnie się poruszają. No dobra. O! O kurde, dawaj! Haha! Pięknie. Bo graficznie, zobaczcie, no kurde, fajnie to wygląda. Nie mówcie, że źle. Nie można powiedzieć, że to źle wygląda. Ujujuj. Ole, bloczek poszedł. Daj mu to na zagranie. A, LeBron. Z faulem. Będą rzuty osobiste. Zobaczmy, jak to było. Gdzie to faul w ogóle był? A, po łapach. Chociaż tak powiem wam, że teraz jak odpaliłem ten meczyk, to troszeczkę lepiej to wyglądać. Zawodnicy by się lepiej ruszali. Być może mój zawodnik taki koślawy był na początku tej swojej kariery, dlatego może tak się ruszał. To osobiste też jakoś nie bardzo wiem, jak rzucać, ale gałeczkę. O, shit. Przytrzymujemy i... Oj, oj. LeBron foul. O!
Jezus, a widzieliście to? Ja! Aj, kurde, zjara, ale jaki tam blok szedł LeBrona! Ja! Dobrze! Nie ma, idziesz! O, shit, ale do LeBrona miał być zagranie. Kurde, ale LeBron fajnie wszedł. I tam naprawdę mają nafaszowany skład. Gwiazdami, masakra. No ładnie. Jeszcze kurczę, nie bardzo wiem jak tu wchodzić pod ten kosz, tak tyłem. Klawiszologii nie mam dobrze obcykanej, ale póki co gramy. No poziom jest taki jest, no to też tutaj oczywiście nie będziemy... Nie powinniśmy mieć wielkich problemów z graniem. O, 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 dawaj, dawaj LeBron. O. Co on zrobił? Będzie za trzy. No i to jest wejść. To jest pewne punkty są praktycznie. No koleś jest dobry w tym co robi. Ja znowu z faulem. Aha, L1 możemy przytrzymać, żeby zrobił nam screen, tak? Oj. Kurde. Trochę problemy z tymi osobistymi mam. Dobra, to weszło. Nie no, kurde, muszę wam powiedzieć, że nie. No troszeczkę lepiej to już wygląda. Dalej troszeczkę jeszcze koślawo się ruszają ci zawodnicy. Jeszcze nie tak, nie jak bym chciał. Ojoj, ojoj, ale czapa! Jak pokazywał Dikembe Mutombo. No entry, no entry. Mogłem zostawić to. Ładny blok był. A, piękny przechwyt. Daj mu. No spróbujmy za trzy. Powiem wam szczerze, tych zawodników nie, tak dobrze nie znam. Być może... Dobrze. Być może on nie był dobry. Za trzy. No bez sensu to podanie. No dobra. Było bez sensu, ale... Pięknie. Ole, wszedł ładnie. Kurde, taki sytuacyjny. Fajnie się to zrobił. Nie trafił, ale bardzo, bardzo sytuacyjne, fajne zagranie to było. Kurde, komp to widzę tak gra ten, na Hama do przodu. Przynajmniej na tym poziomie. No dobra, dajmy tego screena. Pick and roll. Ale żeś zagrał z nim. Ja pierdzielę, jeszcze raz. Daj mu. Nie tak. No ten to jest koślawy za trzy, kuźwa, no gdzie? Nie do tego w ogóle zagrał. O, ojej, ładnie za trzy. Ładnie. Daj mu. Ło! Dobra, zacznijmy grać normalną koszykówkę. Pograjmy po obwodzie, a nie kuźwa gramy jakieś głupoty. On the floor, co tu się teraz dzieje? LeBron wchodzi z powrotem. Dobra, musimy wykorzystać to, że mają zmienników. Kurna, gdzieś tu kabel, cholera, mi się odpada, odłączyć, bo przeszkadza. Właśnie widzę mocno indywidualnie tutaj komputer gra. Aj, źle. Kurde, źle to przytrzymuje. Daj LeBronowi. Patrz jak wchodzi. Aj, pięknie! Slam, ale miał być efektowniejszy. Jakiś taki wcześniej wcisnąłem, żeby rzucał. Myślałem, że wejdzie tak ładnie z jakąś jedną łapą jak Michael. A tutaj lipa. Dobra, trzymaj go, dobra. Ajajajajaj. Ło, kurwa, jakie bloki! O kurde, dawaj! O, slam! To był slam teraz!
Young's looking to get free off the screen. To było dobre. Aj, kurde mnie zrobił. Ładnie to zrobił, ładnie. Nie no, kurde, nie gra się tak źle. Już lepiej, dużo lepiej. Niż wcześniej. LeBron, postrasz. No i co? Trójeczka piękna. I muszę się napić. No, to było dobre zagranie tutaj. Nie, to jeszcze był ten dziadowski slam. Tam był jeszcze jeden lepszy. Więc tak, tak. O, tutaj będzie to ładny wsad. Aaa, kurna, lewą łapą jeszcze. Nie wiem dlaczego lubię lewą ręką, jak jest taki wsad. Fajnie to wygląda, efektownie jak prawą, nie wiem dlaczego. Jakoś lubię cholernie. Lewą jak jest sadzik. No i tutaj za 3, no to ładnie zdobył tych punktów, nie? 7, tak? Chyba ma. Więc tak podsumowując, po pierwszej kwarcie, no graficznie, no wygląda to ładnie. Chyba nie ma co się przyczepiać, co za bardzo. Udziękowienie? Jak udziękowienie, no. Nic wielkiego nie ma w koszykówce. Wygląda to, znaczy słychać poprawnie wszystko. Oj. Animacja? Kurde, najgorsza nie jest. Bywało gorzej. No teraz zagrajmy to, 2 na 1. Dawaj do LeBrona. Bum siakalaka! LeBron! Dawisz mu to piłę. Oś ty kurde! To było piękne. Ładnie. No już dwa bloki były. No jestem ciekawy bardzo tego NBA 2K18. Zobaczymy jak będzie to w porównaniu wyglądać. O kurna, wow, ale zawiązał. O kurde, ładnie to zrobił. Bardzo ładnie. Tutaj i z pod dołu, ale zawinął. Masakra. Ja pamiętam za dzieciaka w ogóle, tak patrzę na tą piłkę Spaldinga, jak byłem dzieciak, i kiedy było marzenie taką piłkę posiadać. Ja miałem kosz zaraz, boisko do kosza pod domem, dosłownie, nie wiem, 20 metrów od dołu. To chodziło się na kosza często i gęsto grać i no wiadomo, grało się jakimiś tam piłkami tanimi, takimi z gumy kupionych tam od Chińczyków za 20 zł, ale taką Spaldinga, pamiętam, na osiedlu miał jeden kolega. Fakt, że taka piłka na betonowym boisku szybko się zdzierała, ale to było marzenie taką piłkę mieć. A dzisiaj mogę pójść sobie do sklepu i bez problemu taką kupić. Takiego Spaldinga. No już nie jest taki larytas jak kiedyś. Skupmy się na grze. Nie to! Wow! O kurde, trafił. Są jakieś różne podpowiedzi. Tu z R1 coś mi jakąś defensywę mi podpowiadali. O kurde, ale zakręcił. Oj. Jakąś defensywę mi tutaj podpowiadają z R1, ale nie bardzo wiem, o co chodzi jeszcze. A, tu mi coś podpowiada, czy coś? Ładnie, kurde, przytrzymaj. Dobrze. No takie trochę na siłę było, chciałem coś spróbować innego, ale czasami kombinuję to jakieś, wiecie co, pierdoły. Jakieś z obrotów, pivotów, coś bym chciał zrobić, ale no nie wychodzi mi to. Ale rozegrali, oj. Dobrze, za dwa było. Time out? Czemu? Exit. Wyjdźmy z tego. No dobrze, ciągle prowadzimy, tak? 21 do 16. Dobra, wejdźmy teraz pod kosz. O!
No, o takie zagranie mi chodziło właśnie. Dobrze, to już wiem, czym zrobić. L2 to musimy przytrzymać i wtedy wchodzimy. Pamiętam, w starych NBA było trójkątem, więc przyczynia trójkąt ciskałem, ale on coś innego zupełnie robił. Kurde, ta drużyna jest nafaszerowana naprawdę. Obwód mają taki potężny. Tam każdy chyba potrafi huknąć za trzy. Ładnie. Pięknie zatrzymany, nie wiedział, co się dzieje. Jak Michael. Ale na razie efektownych zagrań nie było. No tam jeden slam. No, co sobie zagrają? Nie. Daj mu. Kurde, jak tutaj zagrać, żeby było na alley-oop? Ale fajnie wszedł. Ale pięknie to zrobił. Kurde, muszę wam powiedzieć, że coraz lepiej mi się w to gra. Co prawda to jest tylko pierwszy mój mecz, ale całkiem przyjemnie. Jak za dobrych czasów NBA Live. Tak. Przynajmniej na razie. Ale mnie tu... Oj, ładnie. Ładnie, w tempo wskoczyłem. Kurde. Nie wchodzą mi te zasłony. Znowu ten kolos rzuca za trzy. Niepotrzebnie nim, ale zbiórka była. Są punkty. Na razie kontrolujemy gierkę. Co niektórzy z was fachowcy NBA na pewno tutaj potraficie zauważyć, że zawodnicy mają odpowiednie tatuaże, wszystkie tam na ciele i tym podobne, bo tutaj na pewno też ma to jakieś znaczenie. O kurde, ładnie to zrobił. Ale zebrał. Kurde, w ofensywie. Ajajaj. Widzę, że różne taktyki też mamy, tak? Możemy tu używać, wciskając po prostu krzyżak w górę lub w dół. Daj mu to. Nie tam. Kurde, czemu on tak podaje? Jakiś musi być przycisk, który możemy sterować te podania. Ale ładnie. Ładnie to zrobił. Właśnie mamy strong box, double cross. I jak to zawinął? Ale kurde, fajnie to zrobił. Kurde, zbliżyli się do mnie na 3 punkty. Ale że to nie weszło, ale fajnie zrobił. Kurde, muszę LeBronem więcej pokombinować, bo on tutaj na pewno potrafi dużo rzeczy zrobić. No nie, no znowu takim kuźwa kolosem. Jest! Dobrze! Hit the buzzer! Na sam koniec. No już nic nie zrobią. Ja już mogę się spokojnie napić. Pamiętam jeszcze w starym NBA chyba 97 czy 98, pamiętam, były takie wstawki, filmiki z prawdziwych meczyków, gdzie ci liderki tańczyły. Pamiętam, czasami się specjalnie czekało na tą przerwę, żeby popatrzeć. No teraz nie wiem, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, jak przerwa w meczu tutaj wygląda. O, tutaj był ładny wstat, ale to był jeszcze ten z pierwszej chyba kwarty. Ale fajnie to zrobione jest. Podoba mi się na razie, wiecie co? Na razie mi się to wszystko podoba. Nieźle, najgorzej to nie wygląda. Można się pobawić. Na takiego amatora jak ja, słuchajcie, koszykówki, gier sportowych, który lubi się pobawić, to dość przyzwoicie to jest to zrobione. Bo NBA 2K ostatnio też trochę spadł na psy, wiecie? Też nie jest taki, jak powinien być. Kurde, fajnie zrobione te przerywniki. O, tutaj bloki były dobre, kurde. Kozackie były bloki. No, 6 bloków mamy.
Dwa przechwyty. No na pewno LeBron. Nie? A, jednak, pas zbierający. Byłem pewny, że LeBron będzie. No tak, 8 punktów ma. No tak, licząc, że 4 zbiórki. I to może mieć większy wkład jak LeBron. Kurde, fajnie zrobione. To mi się podoba, ten przerywnik. Wszystko ładnie wyjaśnione, tak dalej, po kolei. Top plays, tak, wszystko wiemy, co się dzieje. Fajnie. No, tutaj LeBron parę miał akcji. Slow motion cam. O, tutaj z lewej łapy będzie. I ten trzeci mi się wydaje też będzie LeBrona. I to chyba z tej drugiej kwarty może być. Trójeczka? No nie, no to na pewno nie było zagranie meczu, póki co, przynajmniej nie połowy. Prowadzimy 37-26, spoko, nieźle. Zobaczymy, na drugą stronę będzie się grało. No teraz trochę Curry może zacząć kręcić, ale widzę, że mu to nie idzie. LeBron? O! Zbijaj to! Kurde, mogę wyskoczyć. Myślałem, że sam wyskoczy. No i trójeczka idzie. Nikt go nie pokrył. No i ten zadowolony ręce rozłożył i... A co miał zrobić? Kuźwa, tak mu dałem. Dobry LeBron. Tak jest. Pokaż mu, gdzie jego miejsce. Trochę mi szkoda było Cleveland w tym sezonie. Ale jednak, no kurczę, no, Warriors, no... Są cholernie nafaszerowani. To jest trochę chore w tej lidze, bo to zaczynają się robić trzy, może cztery drużyny, które tam jeszcze mają jakichś zawodników, a reszta to już jest... padaka. Oj. As a team, they were on an absolute roll from the three in the first half. But unfortunately, here in the second half, ale się rozkręcili. Good solid entry pass. Ale! Jak zajebicho to zrobił! Kurwa, nie trafił, szkoda, ale zajebicho to zrobił. No to jest taka mocniejsza trochę obrona, jak trzymamy ten R1. Kurde, znowu mnie za 3. No kurde, zobacz jak szybko odrobili. Zjarałem, dawaj! Kurna, jeszcze mnie zablokował! A zjarałem to w ogóle za trzy kim... I w ogóle kim ja rzucam za trzy, w ogóle co on robi na tym obwodzie tam? Ten długi. Ło! Jeszcze zebrał to! Idziesz! Aj, ładnie, ale jeszcze to zebrał, no nie wierzę, kuźwa, jakaś koślawa piła, nie wiem, w ogóle nie, dlaczego sędzia tego nie gwiznął, że to jest ten. On the edge. Out of band powinien być. Oj, faul, no. Aj, kurde. Myślałem, że coś do picia mam, a tu, o nie, jeszcze mam. Ale źle to było zagrane teraz. No i mamy trzema straty, teraz żeby coś za trzy może huknąć. Może. Daj mu. Dobrze. Pewne dwa. Można i tak. Ale za trzy będzie czas spróbować za jakiś czas. Kurde, mieliśmy taką przewagę i nawet kontrolowaliśmy ten mecz.
O, dobrze, jest piła. Dobrze. Nie tak. Za trzy. Nie. Nie, nie, w ogóle co ja zrobiłem, jak ja to rozegrałem. Ten kołek z 99. Pobieg gdzieś na obwód. A już widziałem, jak leciało. Nie wiem, może to jego pozycja była. No tak, ten miał na pewno miał szansę z nim. Na bank. The concentration and the follow through. He stuck his shot. Turns it over. Nobody there. Kurde, czułem, że ta piłka do niego nie dojdzie, jak już podawałem. Checking back into the game for the Warriors. He's got four assists in the game. I będzie trzeba w czwartej karcie farcie gonić. A naprawdę ten mecz wyglądał dość kurde poukładany dla nas. Teraz zacząłem koślawo grać. Dobrze. Dobrze. Idziesz z tym, idziesz. Aj, dobre! Bardzo ładnie. Bardzo ładna piłeczka zabrana. Wow! Wow! Daj mu. Daj mu. Kurde, nie wychodzą mi te trójki. Nie, nie daj mu jeszcze rzucić. Weszło? Nie. Nie, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma punktów. No ta kwarta była lipna, bo prowadziliśmy wasze ścioma przed rozpoczęciem, a tu przegrywamy jednym, ale dobrze, będzie do końca trochę emocji. Dobra, zaczynamy tą kwartę. No, teraz LeBron musi ruszyć. No, zamieszaj coś. Dobrze, że zebrał to. Kurna, jakimś koślawym rzucam. O, shit. Oj, piękny blok! Ależ piękny! Daj mu tą piłę! I dawaj, LeBron! Z faulem! Kurde, miał być sad. Ajajajajajajajajaj, zjarałem. Za późno. Late release. O, teraz perfekt. Pięknie. Do tego też się przyzwyczaić. No, remis mamy, kochani. O, shit, ale mi uciekł. Dobrze, już mu daj piłę. Tak jest, idziesz z tym. Ojej, ale LeBron wszedł. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Wyjdź mu tu, wyjdź mu tu. Ale pięknie to jest, ja co was zrobił. Pięknie. Dobra, faul. Bywa. Dobrze. Nie, ale kurę go puścili. Kurę, my wkurza z tą rączką swoją. No, LeBron, co zrobisz? No chodź, LeBron, chodź.
Tak jest, kuźwa, slam dunk. Nie ma bata. Dobrze, przebił się. Czuć tą siłę, jego masę, jak przychodzi. Dobrze, dobrze, trzymaj go, dobrze. Nie puść go, nie puść. Aj, kurna. Dobra. Już daj LeBrona. Wchodzisz. Ty, to muszę zobaczyć. Daj mi replay, R3. Daj mi replay, ty, co on zrobił? Co on tu odwalił? Patrz na to. Nieźle. Wow. Wow, kolejny fajny sytuacyjny rzut. Nie no, kurde, zaczyna mi się tutaj bardzo przyjemnie grać. Jeszcze bym klawiszologię dobrze obcykał, bo tutaj... Kurde, ale wszedł gładko. Wiadomo, wszystkiego nie potrafię. Pierwszy raz w to gram. A, zaczynają mnie, kurde, kryć. Mocno. Dobrze, uciekł. Pięknie! Wow, ale to pięknie robi. Świetny rzut. Bałem się trochę, że może być czapa i tam szybko chciałem podawać. Ostatecznie zrezygnowałem z tego i bardzo dobrze. Nie, kurde, no takie... No właśnie, łatwe pozycje mu oddajecie. Do LeBrona! O, shit, kuźwa, jaki blok! Ale blok! Jeszcze za trzy trafi. Ja pierdzie, jaka akcja! A, tu tylko replay, to myślałem, że blok pokażą. Ale blok! Na LeBronie! Ale jaki! O kurna! Ale teraz mi zostawili pustego LeBrona. Ale to był blok naprawdę, bo już że zagranie meczu to było. Oj. Ajaj. 50 do 69, ten mecz jakiś się zrobił taki showtime teraz. Tak nic zagramy. Do LeBrona. Bum, szakalaka. Czteroma. Time out, panowie. Dobrze jest. Będą grali za trzy teraz. Nie podwajaj. Kury, uciekł mi, no. Dobrze. Bardzo ładnie. I do LeBrona. Pięknie wchodzi. Najpewniejszy zawodnik. No już zaczynacie głupoty, panowie, robić. Daj mu. Bang! Mój kumpel jak zrobił. Jakoś tak mi się popindaliło. Nie no, pięknie teraz LeBron. Nie no, z 9, zobaczcie, ale to rozerwaliśmy w tej kwarcie. Nie wam żadne zmiany timeoutu nic nie pomogą. Zaczęliśmy grać. Muszę tu zabrać piłeczkę. A. Nic wam nie wchodzi. Ale ja spierdzieli to. No, na siłę to grają już za trzy, to wiecie, takie granie. Się showtime zrobił. Dawaj do LeBrona. A. O, i tak trafił. 61-49, ale ich rozerwaliśmy w tej kwarcie. 28 punktów LeBrona. Połowa drużyny praktycznie. No, bang, ładnie, ale Cleveland miał 11-0. Ładnie. O,
Weszło! Nie! O, NBA Champions! Tak zrobili! Proszę! A to Game 7 był! Ale kurde, myślałem, że weszło na końcu, że zmieściłem się w czasie. Nieźle. Zobaczmy post game, co jeszcze będzie pokazane. Ciągle te same akcje będą? Nie. Kurde, ciekawe, czy ten blok pokażą na tym, na LeBronie, bo to naprawdę był dobry blok. Muszę przyznać, że naprawdę ten blok był fenomenalny. Fenomenalna akcja w ogóle, jeszcze za trzy później weszło. No 28 Jamesa, Thompson 12, Isaiah też ładnie rozgrywał 8. Ładnie, ładnie. No Warriors, no, ten blok powinni pokazać na LeBronie, bo to był naprawdę blok czadowy. Nie wiem, czy będzie to w ogóle, ale wątpię. Musiałem gdzieś poszukać sobie w tych, w replayach, może bym znalazł. No słabo, kurde, że nikt nie zdobył 10 punktów. Double digit. Nie było. No, trójeczki wchodziły trochę, LeBronowi zwłaszcza w końcówce. Naprawdę nieźle trafiał. Jak to było, trójeczki? 6 na 17, no, tak podobnie jak oni. Play of the game. No chyba LeBron powinien zostać jednak. No właśnie. Jeden tylko blok. Jedną piłę zawędził, 12 na 16 z gry, no to nieźle. No, Stephen Curry normalnie, kurczę, nie do pomyślenia, nie? Że był zawodnikiem takim cold, powiedzmy, takim zawodnikiem, no, nie najsłabszym może, nie? Ale który, po którym się spodziewaliśmy znacznie więcej, nie? Top 3 plays, no to tutaj LeBron. Ale kurde, ten blok na LeBronie, naprawdę, no kurde, muszę gdzieś to znaleźć. To jest fenomenalny był. No nie wiem, trójeczka, wiesz, powiem szczerze, naprawdę, rzut za trzy, żeby był jakimś tam zagraniem meczu, no to na przykład, no tutaj fajnie pokazał mu, no taka gra słów jakaś tam była, tak, gesty, no okej, okay, w porządku, no taka zabawa była z tym, ale co to ma być zagranie meczu, znaczy nie bardzo. No dobrze, i teraz tak, jakie statystyki możemy zobaczyć, no nie wiem, czy mnie by interesowało, natomiast shot display, top replays mamy zablokowany, instant replay, no tutaj raczej nic nie znajdziemy. No szkoda, naprawdę, kurde, fajny blok to był i szkoda mi trochę tego, no ale dobrze, wyjdźmy w takim razie. I kochani, tak podsumowując to co ja tutaj, tak, moje odczucia co do gry, zresztą wy też możecie sobie ściągnąć to demo i sobie zagrać, więc to nie jest tak, że musicie mnie akurat słuchać jak jakieś, nie wiem, jakiegoś guru, tak, bo ja tylko tą grę mam i każdy może z was ją ściągnąć sobie. Natomiast moje odczucia, no, jest chyba dużo lepiej do tego, co mieliśmy w ostatnich NBA-ach, tak, tam, nie wiem, te, co ja mam tam na półce, nie wiem, 15 chyba ostatnio mam tam, nie wiem, co ja tam jeszcze kupowałem. Więc widzę różnicę na plus. Ciężko teraz będzie tutaj jakoś odnieść się do tego NBA 2K, bo jest jednak troszeczkę inaczej. Ta gra jest taka mniej jakby płynna dla mnie. Nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Tam jakoś tak wszystko jest takie, jakieś takie smooth, tak? Takie płynne, takie jak powinno być. Natomiast ostatnimi czasy, przez to, że NBA Live nie deptał po piętach 2K Sports, to ten NBA troszkę na psy zszedł. Być może 18 będzie musiała to się poprawić, bo tutaj ja widzę postęp. Tu widzę postęp. Była NBA Live kiedyś był na topie, później jest upadek i teraz widzę znowu, jest jakiś postęp, tak? Nie jest to genialna koszykówka, nie jest to jakaś rewelacyjna, ale jest dobra. Ja się świetnie bawiłem, tak? Przynajmniej w tym meczu. Nie wiem, jak będzie w pełnej wersji, nie wiadomo, jakie opcje będą, jak to będzie wyglądać, ale narzekać nie mogę. To, co widziałem, nie było najgorsze. Jako takiego niedzielnego fana koszykówki. Ale spokojnie. NBA 2K18 też zobaczycie. Porównam.
i ocenię. I dam wam znać oczywiście, jak to wyglądało. I również czekam na wasze opinie w komentarzach. Jak zawsze najważniejsze linki macie wszystkie pod materiałem. A to byłem ja, Lemmy NBA Live 18. Demo, które można ściągnąć bez problemów na PlayStation Store. Nie wiem, jak to wygląda na Xboxie, ale pewnie też jest dostępne do ściągnięcia. W tej chwili Xboxa nie mam podpiętego, więc to jest tylko jedyna konsola, którą mam podpiętą do pewnego czasu. Jak się już stąd przeniosę na nowe stanowisko, wtedy oczywiście wszystko wróci do normy. Trzymajcie serdecznie, pozdrawiam. Hejka!